Partnerem programu jest firma Krymar, zajmująca się regeneracją turbosprężarek i filtrów DPF. Dzień dobry, to jest program Twarda Kanapa w portalu informacyjnym BIA24. Jesteśmy w Świętojańsku Office Center, a dzisiaj będziemy rozmawiali z panem posłem Stefanem Krajewskim. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie pośle. Pan poseł Stefan Krajewski jest posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego w klubie Polskie Stronnictwo Ludowe Kukiz 15. Nazywa się to porozumienie. Klub nazywa się Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Kukiz 15. Kukiz 15. Jest pan w tym, dla pana to jest nowa rola, którą będzie pan pełnił, czyli rola poselska, ale w pewnym sensie konsekwencja pańskiej kariery politycznej. Jakby, jak pan się znalazł w tym pierwszym posiedzeniu Sejmu? Droga dosyć długa i może taka też naturalna ścieżka kariery, tak to nazywając, bo do Polskiego Stronnictwa Ludowego zapisałem się w 2003 roku i tak naprawdę od 2006 roku już uczestniczyłem w wyborach, startując do powiatu w 2006 roku bez powodzenia, później były wybory do powtórzonego sejmiku województwa podlaskiego, tam zająłem drugie miejsce na liście w tym naszym okręgu. Później były starty w wyborach parlamentarnych. 2010 rok zostałem radnym powiatowym w powiecie zambrowskim. Tam byłem kadencję radnym i w 2014 roku wystartowałem do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Zostałem radnym w 2015 roku po zmianach w zarządzie związanych z awansem właśnie marszałka województwa do Sejmu. Zostałem członkiem zarządu województwa podlaskiego. No, kolejny krok taki w tej karierze politycznej to zostałem wybrany prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie podlaskim. No i po tym starcie w 2018 roku do sejmiku zostałem ponownie radnym, tu już zmienił się skład zarządu. Władzę w województwie przejęła Zjednoczona Prawica. Ja byłem przez ten rok radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego, wracając do pracy zawodowej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No i teraz startując w 2019 roku za sprawą ponad 13 tysięcy wyborców zostałem posłem Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej. Czego oczywiście gratuluję w imieniu moim i pewnie naszych widzów również, ale te 13 tysięcy głosów to jednak jest dosyć poważny jakby kapitał społeczny, takie poparcie, które jest ważne, jak rozumiem, ale dostał pan w tym poparciu większość głosów, jak pan sądzi, było oddanych na pana, na Stefana Krajewskiego, czy większość to były głosy oddane na pana jako pierwszego na liście PSL-u? Ja w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wyborcom, którzy będą oglądać nasz program, którzy oglądają, śledzą i to są te głosy zarówno oddane namie jako kandydata z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefana Krajewskiego, ale też to są głosy oddane na listę, na pierwszego z listy. Tak się przyjmuje, że około 20-30 maksymalnie procent to są te głosy na jedynkę, bo jeżeli wyborca chce zagłosować na dane ugrupowanie, a może nie do końca rozpoznaje wszystkich kandydatów, oddaje na tego pierwszego kandydata z listy. Natomiast większość głosów jednak uzyskałem w tych swoich powiatach, w których funkcjonuję od powiatach, lat. W których pan się wywodzi, tak, pan mieszka. Czyli ten matecznik, o którym się często mówi, te głosy były, ale też 2100 głosów w mieście Białystok, duże poparcie w powiecie białostockim.
No, nie ukrywam, że zarówno tutaj funkcja prezesa partii, jak i też praca w zarządzie województwa sprawiły, że tą rozpoznawalność mam. Jest pan w najbardziej, powiedzmy, rozpoznawalną osobą z PSL-u tutaj w województwie, tak możemy sobie założyć. Też praca wszystkich 28 kandydatów, bo jako Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskaliśmy ponad 48 tysięcy głosów, za to też bardzo serdecznie dziękuję wyborcom i też dziękuję tym, którzy zdecydowali się startować, bo na pewno w Prawie i Sprawiedliwości było łatwiej zdecydować się na start, bo tam z założenia było wiadomo, że co trzeci kandydat ma szansę powalczyć o mandat. U nas wiadomo, że to było w sondażach ten jeden mandat, może nawet na początku niektórzy nie dawali nam szans, później pojawiła się kwestia drugiego też mandatu, ale to jest jednak też praca wszystkich, żeby ten mandat z województwa podlaskiego był, zwłaszcza, że były to trudne wybory po tym, jak prezes i osoba, która była przez wiele lat identyfikowana z Polskim Stronnictwem Ludowym, odeszła z naszej partii. Tak, pan Mieczysław Baszko zresztą zdobył mandat znowu, ale pan Mieczysław Baszko zdobył mandat jako ostatni z tych, którzy jakby się załapali do mandatu. Też mocno pracował w tych wyborach i to też na pewno znalazło odzwierciedlenie w wyniku wyborów. Oczywiście, ale wracając do Sejmu, jak pan się jakby znalazł, umiejscowił w tej ławie poselskiej? Wygodne to jest miejsce? Myślę, że do zajęcia miejsca w ławie to możemy mówić w tych kategoriach. Wygodnie, niewygodnie. Dalej jest kwestia tego, ile poseł będzie mógł zrobić w ramach tej czteroletniej kadencji, czym się będzie zajmował i samo głosowanie. No to tak niektórzy złośliwie mówią, że to jest tylko maszynka do głosowania, trzeba podnieść rękę. No właśnie, to pierwsze głosowanie dotyczące marszałka, wyboru marszałka Sejmu już wskazuje na to, że PSL idzie trochę inną drogą, czy będzie szedł inną drogą niż Koalicja Obywatelska, to głosowanie za kandydaturą Zjednoczonej Prawicy. My mówiliśmy i w poprzedniej kadencji, i w tej kadencji, że nie chcemy być opozycją totalną. Nie chcemy głosować tylko dlatego, że nie jesteśmy w koalicji rządzącej, czy też w ugrupowaniem rządzącym, to nie będziemy popierać. Wiadomo, kwestią, że marszałek należy się tej partii, która rządzi. No to zarówno z tego powodu, jak i z powodu arytmetyki prostej. Oczywiście. I tutaj poparliśmy, dając takie zielone światło pani marszałek, bo też odnosząc nawet i porównując ten czas sprawowania funkcji marszałka do poprzednika, to zupełnie inaczej wygląda już w poprzedniej kadencji. Te rządy pani marszałek okazały się normalniejszy. Ale prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział jakby przy okazji tego głosowania, że to się nagle, że kończy się totalna opozycja. Czy to znaczy, że jest jakby większe zbliżenie? Można oczekiwać większego zbliżenia PSL-u do partii rządzącej? My jako Polskie Stronnictwo Ludowe, ale też wszyscy członkowie klubu Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15, zakładamy, że trzeba popierać te rozwiązania, które mają pomóc Polkom i Polakom, mają rozwijać nasz kraj. I tak jak głosowaliśmy w poprzedniej kadencji, chociażby popierając wprowadzenie 500+, tak dzisiaj też będziemy popierać te rozwiązania, które są potrzebne i są oczekiwane przez wyborców, też naszych wyborców. Będziemy sprzeciwiać się tym rozwiązaniom, które są podejmowane w sposób nieroztropny, nierozsądny i będą miały duży wpływ na przyszłość. To jest polityka, której będziemy się obracać, będziemy patrzeć i oglądać, jak to wygląda. Ale w codziennej pracy sejmowej wybrał pan dwie komisje. Dlaczego nie rolnictwa?
W Polskim Stronnictwie Ludowym, jak gdyby ta komisja jest rzeczą naturalną, tak. Komisja Rolnictwa. Ja wiele lat pracowałem właśnie w obszarze rolnictwa, czy to w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy też w zarządzie województwa nadzorowałem te departamenty związane z rolnictwem, ale też związane chociażby... Więc dlaczego nie w Komisji Rolnictwa? Ale też związane z zmieniem geodezją, dlatego wybrałem... Takim naturalnym drugim wyborem była Komisja Infrastruktury. Trzy osoby, które się zgłosiły z klubu, chciały bardzo mocno w tej komisji pracować, uczestniczyć. Jak gdyby jako poseł, świeży poseł... Rozumiem, że zbyt wielu było chętnych do Komisji Rolnictwa. Ale to uzgodniliśmy, bo być może nawet rotacyjnie zmienimy się w tych komisjach w trakcie kadencji. Też jako poseł mam... prawo uczestniczyć w Komisji Rolnictwa, zadawać pytania. Jasne. I zajmować się sprawami trudnymi. I nie ukrywam, że za chwilę takie pytania się pojawią, bo mamy kwestie chociażby mleczarni. Już jedno z nich usłyszymy dzisiaj? Słucham? Jedno z nich usłyszymy dzisiaj? Kwestia mleczarni Bielmlek, o którą pytałem wcześniej w kampanii wyborczej. Okazuje się, że taka pomoc doraźna, która została skierowana do tego zakładu, ona się już kończy. Znowu dzisiaj rolnicy mają problem z płatnościami. Dzisiaj zastanawiają się, jak będzie wyglądać ich przyszłość, bo już pojawiły się wnioski o postawienie zakładu w stan upadłości, co jest rzeczą dziwną i nienaturalną w zakładzie tego typu, tak rozwiniętego. Czego pan oczekuje w kwestii spółdzielni Bielmlek? Bo rozumiem, że jako poseł zajmie się pan tym problemem, ale jakie jest rozwiązanie? Jakie pan chciałby widzieć słyszeliśmy rozwiązanie? Słyszeliśmy wiele razy, że powstanie holding, który będzie wspierał takie zakłady, pomagał. I po pierwsze, trzeba rozstrzygnąć, jaka jest przyczyna tak złej kondycji finansowej tego zakładu, bo nie może być tak, że prezes, który został politycznie namaszczony, został senatorem, został wiceministrem rolnictwa, miał się zajmować kwestiami właśnie pomocy różnego rodzaju zakładom, spółkom, często też spółkom Skarbu Państwa, nie potrafił pokierować własnym zakładem, też przekazując zarządzanie też rodzinnie. To my jako Polskie Stronnictwo Ludowe przez wiele lat byliśmy atakowani przez Prawo i Sprawiedliwość, że uprawiamy nepotyzm. Widać, że nepotyzm w Prawie i Sprawiedliwości ma się dużo lepiej i z tego będziemy też chcieli partię rządzącą rozliczyć. Rozumiem, to jest poważny problem. Natomiast zapytam jeszcze o drugą komisję, czyli Komisję Mniejszości Narodowych. Dlaczego wybrał pan tę komisję? Czy to dlaczego pan ją wybrał? Czy to jest wybór przypadkowy, czy może jakie jest uzasadnienie tego wyboru, że pan chce się zajmować sprawami mniejszościami? Wybrałem tę komisję, bo tak naprawdę od 2011 roku, będąc dyrektorem oddziału regionalnego, miałem częsty kontakt właśnie z mieszkańcami całego województwa, z przedstawicielami mniejszości, mniejszości narodowych, mniejszości wyznaniowych. I w naszym województwie jest to bardzo potrzebny temat i temat, którym należy się zajmować. Mówimy o prawach mniejszości, mówimy o szacunku dla mniejszości, ale to, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, to w województwie podlaskim jest temat, którym należy się zajmować. To, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, ma pan na myśli sprawę majora Szędzielarza Łupaszki, czy jeszcze coś innego? Chociażby, ale też, bo to nie jest tylko kwestia mniejszości narodowych, tak? Prawa mniejszości powinny być szanowane, powinniśmy rozmawiać w tych tematach, nie możemy się dzielić. Ja uważam, że nie tylko przedstawiciele mniejszości powinni w takich komisjach zasiadać, ale też przedstawiciele większości i o tych tematach wspólnie rozmawiać. Będę tutaj pracował wspólnie z posłem Czykwinem i będziemy starali się tutaj też poruszać problemy dotyczące naszego regionu. Oczywiście naszego regionu, ale też... A w Komisji Infrastruktury jest więcej przedstawicieli naszego regionu, bo pani Aleksandra Szczudło i Krzysztof Truskolaski.
A co tam? Co tam jest tutaj, istotnego, co chciałby Pan robić w tej komisji? Tutaj trzeba tak naprawdę pracować też ponad podziałami, ponad tymi podziałami partyjnymi. Wiele inwestycji, które są zaplanowane czy też realizowane, dotyczą naszego regionu. Chociażby Via Baltica, gdzie zostały już w tej chwili przekazane dokumenty tak naprawdę dotyczące wywłaszczenia rolników, ale nie otrzymują oni zapłaty za, jakby nie było, swoją własność. Inwestycje są prowadzone. Nawet widzimy inwestycje wojewódzkie. Droga, o której dużo się mówiło, droga Łomża-Nowogród, została we wrześniu już tak naprawdę odebrana. Dzisiaj ruch tą drogą nie jest jeszcze puszczony ze względu na to, że nie zostały dopracowane właśnie te szczegóły związane z wywłaszczeniem. Więc tu się rodzi pytanie, czy jest to droga dla mieszkańców, czy jest to droga dla łosi i zajęcy, bo to chyba w tej, no, w tej chwili tylko głównie użytkownicy, tak, jak rozumiem, tych drog. I to są ważne tematy. Dalej przecież dziewiętnastka, o której tyle się mówiło, ale te tematy ruszają bardzo mocno w kampanii wyborczej i zaraz szybko wyhamowują po rozstrzygnięciu wyborczym. Rozumiem, że teraz jest szansa, że one nie wyhamują tak szybko. Będziemy pytać, będziemy rozmawiać, będziemy chcieli informacje przekazywać tutaj do regionu. A jeśli chodzi o Pana kontakt z wyborcami, bo rozumiem, że już w tej chwili w naturalny sposób w biurze PSL-u, w siedzibie PSL-u ma Pan swoje biuro poselskie, jak zauważyłem. Natomiast jeszcze więcej będzie Pan miał, planuje Pan otworzyć jakieś biuro poselskie swoje w innych częściach regionu? To biuro podstawowe będzie się mieściło w Białymstoku na ulicy Sienkiewicza 22, natomiast tak zwane filie już biura głównego będą funkcjonowały w Zambrowie, w Łomży, w Suwałkach, prawdopodobnie w Siemiatyczach, ale też jeszcze będę rozmawiał z mieszkańcami poszczególnych powiatów, tam gdzie będzie taka możliwość i wystarczy też mi tych środków, które są przeznaczone na funkcjonowanie biur, na zatrudnienie pracowników, bo to biuro powinno tak funkcjonować, że jednak jest jakiś pracownik, jeżeli posła nie ma w tym momencie w biurze, a nie tylko wiszące szyldy, bo te wiszące szyldy, one chyba pełnią tylko funkcję reklamy, która tam jest, a tu chodzi też o kontakt z wyborcami. Ja uczestniczyłem przez wiele lat w różnego rodzaju wydarzeniach w całym województwie i nie zamierzam tego zmieniać. Będziemy się spotykać w wielu miejscach, ale też tym miejscem, do którego mieszkańcy powinni mieć właśnie ułatwiony dostęp, jest to biuro posła. I w tych biurach będę starał się funkcjonować. Oczywiście uzgodnimy harmonogram, będziemy to przekazywać i na stronach internetowych, ale też na swoim profilu facebookowym, który jest mocno aktywny przez cały czas. To nie są też miejsca, w którym poseł ma się pojawiać tylko w kampanii wyborczej, ale przez całą kadencję. Możemy się spodziewać, że Pana kontakt z wyborcami będzie bliski. No, na tyle tak bliski przynajmniej jak dotychczas w czasie Pańskiej aktywności politycznej. Dziękuję bardzo za rozmowę. To była pierwsza rozmowa z Panem posłem, jakby w nowej kadencji, ale mam nadzieję, że jeszcze na bieżąco, jeżeli będą sprawy, również będziemy się spotykali i rozmawiali. Jestem do dyspozycji, ale też jestem do dyspozycji wyborców, mieszkańców województwa podlaskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu również. Zapraszam na następny program. Partnerem programu jest firma Krymar, zajmująca się regeneracją turbosprężarek i filtrów DPF.